Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał i witam was w kolejnej sesji z... Zagrajmy w Crash Bandicoot 4 It's About Time, albo Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas. 41 godzin, 40 minut i 20 setnych sekundy, albo po prostu 20 sekund. Kurde, patrzcie w ogóle, ile ja już godzin spędziłem na tym save'ie. I niech ktoś mi tylko spróbuje powiedzieć, że to jest krótka gra na 100%. To normalnie, kurde, aż zdzielę. Okej, jesteśmy już na antenie i zaczynamy wymiar gastro, czyli 3023, w sensie rok 3023 i bieg po przekąski. Ostatnio mi się niestety sesja urwała, przez co nie mogliśmy zobaczyć jakby co tam dalej miało miejsce, więc... Po raz kolejny zagłębiamy się w ten poziom i spróbujemy zdobyć kasetę retrospekcyjną, aby już w tej sesji być może zakończyć ten challenge z tymi retrospekcyjnymi poziomami, ponieważ udało mi się trzy kasety nadrobić, więc będziemy mogli sobie dzisiaj również zrobić te poziomy retrospekcyjne. A teraz ja się zamknę, a was zapraszam do oglądania. You said it, Crash. We can meet with the others after we've explored. Now, which way are the food trucks? No to zaczynamy, kurde, sobie poziom. Aku, Aku, Koko i Crash właśnie pojawili się tutaj i... No, będziemy poszukiwać przekąsek, ponieważ ostatnim razem... tutaj zostaliśmy zabrani przez... Chyba Kapunała nas tutaj zabrała, albo Ika, już nie pamiętam, która z tych masek nas zabrała. W każdym razie jest to miasto, które moim zdaniem bardzo mocno przypomina mi Metropolis z Ratcheta i Clanka. I to nawet bardzo bym powiedział, że to jest Metropolis. Aczkolwiek niestety mi tutaj nie wyszło, tak więc pozwólcie, że zrestartuję poziom, ponieważ na to sobie niestety pozwolić nie możemy, jeżeli chcemy zdobyć kasetę retrospekcyjną, a chyba chcemy to zrobić, tak więc trzeba to zrobić na spokojnie, tak więc teraz cichutko. No i o to właśnie chodziło. Tak właśnie mogliśmy to uczynić. Czyli po prostu od razu, kurde, wykonać high long jumpa i tyle. W ogóle śmieszna sprawa, że tutaj śmietnik jest naszym przeciwnikiem. Tam widzę, że jedną skrzynkę ominąłem, więc warto się po nią cofnąć. O ile platformy wrócą. Ta wróciły. Przynajmniej ta wróciła. I jeszcze raz. Będziemy musieli tutaj pokonać te właśnie oto roboty. Nie no, mówię, po prostu wrogowie w tym wymiarze są naprawdę całkiem przemyślani. Tyle mogę od siebie powiedzieć. W ogóle mi się tutaj Jetsonowie też trochę kojarzą. Bo jak wiemy wszyscy... Albo nie wiemy, Jetsonowie też mieli takie podobne miasto. Podobne, nie mówię, że takie same. O-oh. Tutaj trzeba rozgraniczyć Kapunałę. Kapunałę, Jezu, co to w ogóle za imię jest? No. A teraz posłuchajmy sobie w ogóle soundtracku, ponieważ jest naprawdę bardzo fajny. Przyznam szczerze, tutaj bardzo mocno igrałem z losem, ale się udało. 99 żyć. To jest dobry wynik. Nie żeby coś. I teraz uwaga. No właśnie, nie udało mi się złapać. No i tak to się niestety skończyło. Tak więc po raz kolejny restart poziomu i widzimy się tutaj z powrotem. No i okej, jesteśmy na miejscu zbrodni. I teraz skok. Dokładnie tak. O to chodziło. Mogłem tak od razu w sumie zrobić. Okej. Dobrze. Trochę przyznam, że się stresuję, bo jednak czasami mam wrażenie, że Crash specjalnie nie chce tutaj skoczyć. Jest Akano. Mój ulubieniec.
Daję, dosłownie, to jest moja ulubiona maska kwantowa, chociaż mam ostatnio ogromny sentyment do Kapunała, Jezus Maria. Zawsze próbuję to odmienić w jakiś kurde śmieszny lub nieśmieszny sposób. Dlatego potem wychodzą jakieś kurde takie dziwne mieszanki. Pyk. O, dokładnie o to chodziło. Okej. Teraz tutaj również uważamy. O, dokładnie tak. I tam mamy taśmę retrospekcyjną, tylko to trzeba teraz ogarnąć. Fajnie. Okej. O. Co? Kurde, no właśnie nie tak. No właśnie nie tak. Yes! Udało się! O kurde! Teraz tu już mogę umierać spokojnie, jak to mawiają. Mamy kasetę tą retrospekcyjną. O Jezus Maria. No, teraz tu już nawet, wiecie co, mi koło tyłka lata ten klejnot za trzy śmierci, bo wiem, że będę miał ich więcej. Ale kurde, najważniejsze co mogłem zdobyć, to już mam zdobyte. Oj, teraz czuję się usatysfakcjonowany. Mówię, no teraz to już, jak to mawiają, mogę umierać spokojnie w tej gierce. Dlatego nie bez powodu podkreślam, w tej gierce. No bo wiecie, kurde, taka osoba jak ja ma umrzeć? No proszę was. Ja tu chcę wam dostarczyć kontentu. No to teraz tak, będziemy mieli ukryty klejnot i może klejnot za te łumpa fruty. No i jeszcze kasetę retrospekcyjną, nie zapominajmy o tym. No i tutaj oczywiście zwaliłem, bo pierwszy raz robię tę rundę bonusową, tak więc zobaczymy, co tym razem będzie nam pokazane. Nie mogę się tego oczywiście doczekać, mamy 27 minut na liczniku, a ja będę musiał zrobić ogromny edyt tutaj, więc no, zobaczmy. Dałem dupy tutaj. A ja się kurde podejmuję tej gry na 106%, nawet nie wiem, w co się władowałem, w jakie niezłe bagno się władowałem. Dobrze, udało się. A może jednak nie? Dobra. 38. Tutaj się coś pojawiło? Nie, nie widzę, żeby się coś tutaj pojawiło. O kurde. Ty! Ej, no całkiem spoko ta runda bonusowa. Może kurde będzie tak, że będziemy mieli wszystkie skrzyneczki. Fajnie by było. Nie powiem, że nie. I teraz... Zium! Zium! Ups. O, mamy teraz ten. Ej, będziemy mieli już trzy ten klejnoty. Nice. Tylko pytanie, czy wszystkie skrzynki będziemy mieć. To jest dopiero zastanawiające.
O. No tutaj końcówka jest mega skubana. Ale nie wiem, czy dobrze zauważyłem, bo tutaj nam chyba paru skrzynek będzie brakować. Bo nie ma detonatora nitro. Nie wiem, czy jedyny jaki jest, to jest w bonusie, czy... A nie, czekajcie, tutaj jest jakiś jeszcze ten robot. Nie, jest detonator. Tylko ja nie zwróciłem uwagi. Nie, no mamy, kurde, wszystkie skrzynki. Kurde, dobrze. Klasycznie. No, to tylko nie mamy klejnociku za te, za maksymalnie 3 śmierci. No to ja sobie mogę poza anteną zrobić, nie ma problemu. I w ogóle te drzwi tutaj mi strasznie przypominają tego Ratcheta i Clanka właśnie. I bodajże to była planeta Kalebo trójką z Ratcheta i Clanka jedynki. Dobra, kontynuujmy dalej sobie. To już pierwszy poziom w końcu mamy zaliczony, kurde. Oj, jak ja się cieszę, aż chyba z radości do toalety pójdę. No to jednak mam lekko mówiąc przesiuśkane. No i dobra, lecimy w takim razie z godziną szczytu. Drugi poziom. Tutaj akurat nie mamy żadnej tej taśmy retrospekcyjnej do zebrania, ponieważ jest to poziom Dingo Dial'a, więc tutaj będziemy mogli już na luzie bardziej się skupić i nie będę musiał aż tak bardzo tryhardować. Swoją drogą naprawdę, ekrany ładowania tutaj są po prostu epickie. Ja wiem, że ja za każdym razem na to zwracam uwagę, ale to jest po prostu, kurde, no mus. To aż się prosi, żeby skomentować. I to serio naprawdę Ratcheta i Clanka przypomina, no weźcie spójrzcie na to. Let's see if these tall poppies know how to smoke a steak. No to zaczynamy, kurde, sekwencję Dingo Dial'a. Tutaj cały czas mamy przypominajkę, że R2 możemy przyciągać do siebie rzeczy, tak więc to jest warte uwagi. Ale fajne jest to, że w poziomach innych postaci nie musimy zbierać tych kaset retrospekcyjnych. W sumie z jednej strony fajne, z drugiej strony nie, bo miałbym już ten challenge z głowy, ale tak to... Przynajmniej te poziomy jestem w stanie jeszcze jako tako, powiedzmy, zrobić. Znaczy nie to, że gdyby nie to, to nie potrafiłbym tych poziomów zrobić, tylko chodzi, wiecie mi, o to, że... No trochę trudniejsze by były z tego powodu, jakbym miał tak nie ginąć. O. Wziąłbym sobie te życie, ale wiecie co, nie chcę ryzykować. Ja wolę jednak przejść normalnie ten poziom. Wolę jednak już niestety stracić możliwość zebrania łatwego życia, niż zginąć po prostu w prosty i debilny sposób. Pal gumę ode mnie! Pal gumę. I ty też pal gumę, bo masz TNT na sobie. Dobra, to życie chciałem akurat zaryzykować. I patrzcie, już mamy w ogóle ten, 100 ileś skrzynek. Kurka, Jezu, ja to jestem jednak mokos. Przez chwilę myślałem, że on napisał, wiecie co tam było napisane. Nie kurka, tylko to drugie piękne słowo. Ja i te moje chore fantazje. Ta, od razu, najlepiej z Crasha zrobić serię 16+, co nie, Michał? Does this mean I have franchise potential? Nie, ale czekam na moment, jak kiedyś z Crasha zrobią taką, wiecie, gangsterską serię, że normalnie tutaj alkohol będą, jakieś inne narkotyki czy coś innego. O nie, najgorzej. Co ja w ogóle mam w głowie? Co ja w ogóle mam w głowie? No tutaj właśnie jeszcze kolejkę widzę. Albo metro, whatever.
Aha, i tutaj jest już końcówka. Dobra, bo byłem ciekaw, czy jakby twórcy schowali tam skrzynki z tyłu, bo wiem, że twórcy lubią się bawić w takie jakby znajdźki. Ja niekoniecznie to lubię, bo to trochę wymaga później ginięcia na prawo i na lewo, ale staram się jakby trochę ten system zrozumieć, aczkolwiek nie zawsze mi to wychodzi. To mogę się tutaj zgodzić sam ze sobą. Na szczęście ta kolejka się nie załamuje, tak więc tyle dobrze. Już sobie wyobrażam, kolejka się załamuje pod ciężarem, kurde, ciała Dingodile'a. Czy jest w ogóle ciekawe, ile on waży? To też mnie tak zastanawia. Czy było gdzieś potwierdzone, ile on waży? Bo jakoś nigdy się tym tematem nie interesowałem. Bo zawsze uważałem ten temat za taką popierdółkę. Bo serio, co trzeba mieć w głowie, żeby interesować się tym, ile postać waży? Albo jaki rozmiar buta nosi? No ale niektórzy lubią się tym interesować. Dla mnie to może być trochę śmieszne, ale rozumiem, że niektórzy mają takie zainteresowania. O, i pierwsza śmierć. Musiało się to kiedyś zdarzyć, nie powiem, że nie. Jeszcze został nam jeden poziom i potem przechodzimy do ostatniego wymiaru. Ta, poziomy postaci również będziemy robić, ale to tam kiedy indziej. Albo zrobimy z tego jakby taką... Może jeszcze w tej sesji, jak zdążymy, to zrobimy te wszystkie poziomy poboczne postaci. Te wiecie, w sensie... Dodatkowy poziom Dingodile'a, Tauny i tak dalej. Ale to zobaczymy, jak czasu starczy. Wtedy byśmy mieli to z głowy i wtedy już tylko stream z reliktów i... I co? I Inverted Mode. I koniec serii. To już cała seria odcinkowa będzie zaliczona wtedy. A, i zapomniałem wam w ogóle się pochwalić, że udało mi się te relikty idealne na maksa zdobyć. Tam mam bodajże ich 20 ileś. Co zresztą mogliście zobaczyć w głównym menu, jak mieliśmy wybór save'a. Wybór zapisu. Tak bardziej precyzyjnie. Dobra, teraz skaczemy na TNT. I skaczemy na drugie TNT. 223 na 441. Powiem wam szczerze, że naprawdę jestem dalej pełen podziwu, że ta gra złamała tą słynną zasadę, że w serii Crasha maksymalnie to do 200 skrzynek było, bo jeszcze niedawno The Wrath of Cortex tyle miał. A tu proszę, widzę, że gierka lubi zaskakiwać nas na różne sposoby. I tak też uczyniła, zaskoczyła nas. Przynajmniej mnie. Bo serio, myślałem, że oni zrobią na takiej zasadzie, że wiecie, że nie będą tego jakby za bardzo tykać, czyli zostawią jakby te 200 skrzynek maksymalnie. Ale jednak twórcy potrafią zaskoczyć. No a to myślę, że było bez sensu. Myślę, że się tutaj wszyscy zgodzimy. Ogólnie to nie wiem, czy się chwaliłem, ale skoro wróciłem już do Harry'ego Pottera, to warto też i tę gierkę skończyć, bo jesteśmy naprawdę blisko końca. W międzyczasie skończymy sobie Raymana Redemption i 3 z 4 gier już będą zakończone. Bo wiecie, tam jeszcze przecież mamy Raymana Revolution zaczętego, gdzie jesteśmy w połowie, więc to też warto skończyć. I co, zabieramy się potem za nowe gierki już. W sensie nowe, no. Następne let's play'e. Tutaj wiem, że już nie zdobędę reliktu idealnego na maksa, bo aby zdobyć relikt idealny na maksa, to wystarczy nie zginąć ani razu. Ale jestem ciekaw, czy następną kasetę retrospekcyjną uda nam się zdobyć. Mówię, zobaczymy, jak się uda z czasem, to może nawet nam się uda jeszcze zrobić te poziomy postaci, tam w sensie te dodatkowe, których nie zdążyłem wam pokazać z poprzednich też światów, ale jestem przynajmniej na 99,9% pewien, że się niestety nie uda, dlatego że bądźmy sobie szczerzy, poziomy, które teraz zaczniemy, no nie będą łatwe,
sensie te retrospekcyjne. I ogólnie poziomy, które teraz robimy, nie są łatwe, więc... Haha, co? Myśleliście, że co? Ominę to? No co wy? Ja bym nie ominął tego ukrytego klejnocika. Chodź do tatusia, kurde. Dobra. I co? I teraz tutaj skaczemy. I z powrotem.